Cześć! Teraz zapraszam Cię na ostatnie już spotkanie z trygonometrią, na lekcję pod tytułem A co było na maturze? Teraz będziemy rozwiązywać zadania, które przygotowałam dla Ciebie z wybranych arkuszy maturalnych. Bądź z maja, bądź z czerwca, bądź z sierpnia. Postarałam się wybrać te zadania takie wyselekcjonowane, żeby pokazywały tą trygonometrię w różny sposób. To nie jest tylko tyle zadań, które jest na maturze. To są wybrane zadania, żebyś wiedział. Ja przygotowałam wybrane zadania z trygonometrii. W arkuszach bywa raz więcej tej trygonometrii, raz troszkę mniej. Na pewno jak będziesz sam już analizował arkusze maturalne, zobaczysz, że trygonometrię warto umieć, warto jej się nauczyć. Dobrze, ale przystąpimy już do rozwiązywania zadań. Zadanie numer 1. Zadanie numer 1 jest to zadanie z maja 2018 roku. Zadanie 14 za 1 punkt na maturze. Otóż, przygotowany tutaj już mam rysunek. Zaznaczę zadanie pierwsze. Przy prostokątna LM, trójkąta prostokątnego KLM, ja podpiszę KLM i taki też rysunek mieli uczniowie na maturze. Tak był narysowany. I ta przeprostokątna LM ma długość 3. Natomiast przeciwprostokątna KL ma długość 8. Zobacz rysunek. Popatrz. Układają tak, zadania są tak układane na arkuszu maturalnym, że nie dość, że zarysowany rysunek, to jeszcze jest wytłumaczona treść. Gdyby ktoś nie umiał tej treści przełożyć na rysunek, to popatrz, jakie ma ułatwienie. Że nie dość, że treść, to jest gotowy rysunek. Także naprawdę super, jest to zrobione pod kątem uczniów rewelacyjnie. I teraz, wtedy miara kąta alfa i tego kąta ostrego LKM tego trójkąta spełnia warunek. I mamy takie cztery odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, że alfa należy od 27 do 30 stopni łącznie. Podpunkt B od 24 do 27 stopni łącznie. Podpunkt C od 21 do 24 stopni łącznie. I podpunkt D od 18 do 21 stopni łącznie. Oczywiście, żeby to zadanie zrobić, to my będziemy wybierać odpowiedzi ABC, aczkolwiek najpierw musimy spróbować sobie zastanowić się, z czego skorzystać, żeby ten kąt wyznaczyć w przybliżeniu i wtedy wybrać prawidłową odpowiedź. Otóż, oczywiście, skorzystamy z definicji funkcji trygonometrycznych. I teraz popatrz. Mamy te funkcje trygonometryczne takie. Sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa, kotangens alfa. Która funkcja trygonometryczna tego kąta alfa, który widzisz na rysunku, będzie się zaczynała od tego, co leży naprzeciwko? Albo sinus, albo tangens. Ale skoro mamy podaną tą długość boku i tą długość boku jako przeciwprostokątną, to oczywiście napiszemy sinus. Czyli ja zapiszę sinus kąta alfa, to się równa 3 nad 8. 3 po prostu ósme. Tyle wynosi sinus tego kąta alfa. No i teraz pasowałoby, no najlepiej, najszybciej Ci będzie na kalkulatorze podzielić 3 przez 8. To oczywiście jest wynik 0,375. Jak ktoś nie wierzy, może sprawdzić. I teraz ja muszę podać Tobie w przybliżeniu, ile ten kąt jego miara wynosi. Do tego używam oczywiście wybranych wzorów matematycznych. Na ostatniej stronie mamy wartości funkcji trygonometrycznych dla różnych kątów. I teraz szukam najbliżej 0,375. Szukamy 0,375. Ja tutaj zapiszę na boku, jaką znalazłam najbliższą wartość przy sinusie. 0,3746. Taka jest najbliższa wartość. Myślę, że spokojnie znajdzie. 0,3746. I teraz popatrz, skoro to jest wartość taka najbliższa, prawda, to widzimy, że faktycznie w przybliżeniu to jest 0,375. Zatem odczytujemy ten kąt, dla którego taka wartość jest sinusa alfa w przybliżeniu. Jest to 22 stopni. W przybliżeniu mamy 22 stopnie. I teraz wracamy sobie do naszych odpowiedzi, ja tutaj zerknę. I kąt alfa
ma mieć 22 stopnie w przybliżeniu. I jest taka odpowiedź, ja tylko przepiszę tą prawidłową, że kąt alfa mieści się w takim przedziale od 21 do 24 stopni. I tu mamy bądź równe, dlatego mówimy łącznie z 24. Faktycznie, czy nasz kąt alfa, który ma miarę 22 stopni, jest w tym przedziale? Jak najbardziej. Więc odpowiedź C w tym zadaniu, w zadaniu numer 1, jest prawidłowa. Popatrz, jakie krótkie zadanie. Zadanie za jeden punkt, zadanie testowe. Ale było ono na maturze w maju 2018. Zadanie numer 2. Sierpień 2015. Zadanie 17 za jeden punkt. W trójkącie prostokątnym o długości przy prostokątnych 2 i 5 kosinus większego z kątów ostrych jest równy. I mamy 4 odpowiedzi do wyboru. My sobie to będziemy liczyć. Otóż zapiszę zadanie numer 2. W treści podane było, że są dwie przyprostokątne. Jedna jest krótsza, widać na rysunku, jak zrobiłam taki rysunek. Starałam się, żeby to było w miarę oddawało rzeczywistość. I ta przyprostokątna ma długość 2, natomiast ta większa ma długość 5. Mamy policzyć kosinusa większego z kątów ostrych. Widzisz na rysunku doskonale, że ten kąt ostry, beta, jest większy od alfa. Zatem mamy policzyć kosinus kąta beta. Napiszę, kosinus beta równa się pytanie. Jest taka zasada w trójkącie, że naprzeciwko najmniejszego kąta leży najmniejszy bok. Naprzeciwko najdłuższego kąta leży najdłuższy bok. I naprzeciwko tego średniego kątu, tak, leży średni bok. Warto to pamiętać, dlatego że widzisz, jeżeli widzisz tutaj dwójkę, to widzisz, że naprzeciwko dwójki będzie najmniejszy kąt. Zatem, no ten kąt beta leży naprzeciwko piątki, czyli będzie trochę większy, prawda? Od tego kąta alfa. To tak w woli tutaj uzupełnienia. Dobrze. No to widzimy sobie tak. Zapiszmy może sobie od razu definicję tutaj. Kosinus beta. Patrzymy na kąt beta. Od razu tutaj Ci dopowiem. Nie patrz na kąt alfa, bo to jest tylko tak specjalnie pomocniczo narysowałam. Będziemy chcieli policzyć kosinus tego kąta beta. Otóż, co to był kosinus? To był stosunek długości przy prostokątnej, która leży przy tym kącie, czyli przy nim, przy tym kącie leży 2, nad długość przeciwprostokątnej. Czyli nie mam. Czyli napiszę x. Czyli będzie 2 nad x. I to mam policzyć. No to teraz już wiem, że brakuje mi x, którego policzę z twierdzenia Pitagorasa. No to rozpisujemy 2 do kwadratu, dodać 5 do kwadratu, równa się x do kwadratu. I podnosimy 2 do kwadratu, to jest 4, dodać 25, równa się x do kwadratu. 4 dodać 25 to jest 29, równa się x kwadrat. Myślę, że wymienimy sobie tutaj stronę i zapiszemy sobie tak, że x kwadrat to jest 29. I ja to oczywiście spierwiastkuję i zapiszę, że x to jest pierwiastek z 29. I na rysunku to zaznaczę jako pierwiastek z 29 jako x. I teraz oczywiście wracamy już do naszego kosinusa, czyli kosinus beta zatem będzie wynosił 2 nad pierwiastek z 29. I teraz możemy kuknąć na odpowiedzi, ponieważ taka odpowiedź, mój drogi, jest. Mówiłam Ci zawsze, że trzeba usuwać niewymierność. No tak, jeżeli byłoby to zadanie otwarte, musiałbyś usunąć niewymierność. Ale jeżeli zadanie jest zamknięte, to może tak się zdarzyć, że taka odpowiedź będzie jako A, B, C, D. No i jak zobaczysz, oczywiście jest to odpowiedź C. 2 nad pierwiastek z 29. Nieduże obliczenie, jest to zadanie testowe. Za jeden punkt na maturze warto umieć. Zadanie numer 3, sierpień 2014, zadanie 29 za 2 punkty. Chciałam, żeby te zadania były różnorodne, więc część tych zadań jest testowa, a część tych zadań będzie otwarta. Więc zapiszmy. Zadanie trzecie. Mamy podane, że kąt alfa jest to kąt ostry. Ja to oczywiście przepiszę, ponieważ jest to, będzie to cenna zapewne wskazówka. I zapiszemy sobie to, co jest podane w zadaniu. Czyli 4 nad sinus kwadrat alfa dodać 4 nad kosinus kwadrat alfa równa się 25.
I tutaj już dopowiem troszkę Tobie, że ta informacja, że kąt jest ostry, jest bardzo ważna, dlatego że dla kątów ostrych zarówno sinus alfa, jak i kosinus alfa jest różny od zera. W związku z tym nie muszę pisać dodatkowego założenia, że sinus alfa, czy że kosinus alfa są, mają być różne od zera. Nie muszę tego pisać, bo to wiem na podstawie założenia w zadaniu, że kąt jest ostry. I mamy policzyć wartość takiego wyrażenia. Sinus alfa razy kosinus alfa równa się pytajnik. Czyli na podstawie takiej informacji możesz potraktować to jako, jest taka równość i na podstawie tej równości, tak tutaj tej, mamy policzyć, ile wynosi sinus alfa razy kosinus alfa. I wiele osób ma tutaj taki pomysł. Żeby policzyć sinus alfa razy kosinus alfa, to ja może wyliczę najpierw sinusa, później wyliczę kosinusa, oczywiście kąta alfa, podstawię tutaj i pomnożę. Oczywiście jest to sposób dobry, aczkolwiek może się okazać bardzo czasochłonny. Jest to zadanie za 2 punkty, więc robimy je w miarę szybko. To nie jest tak, że będziemy robić na całą kartkę to zadanie, prawda? Musimy je w miarę szybko rozwiązać. Otóż, pierwsze co powinno Ci się nasunąć, że skoro są mianowniki, no to może dobrze, żeby było na przykład, żeby zrobić wspólny mianownik, prawda? Bo tu jest mianownik inny, tu jest mianownik inny. Spróbujmy porozszerzać. I teraz tak, tu jest sinus kwadrat alfa, tu jest kosinus kwadrat alfa. Co to znaczy? Ja może przepiszę pod spodem, żeby było tak troszkę bardziej przejrzyście. Dodać, tak szerzej przepiszę. Tak, równa się 25. Ja to samo przepisałam, tylko tak szerzej. Ponieważ teraz ja będę musiała porozszerzać. I teraz popatrz. Ja sinus kwadrat alfa, ten w mianowniku, muszę mu dołożyć kosinus kwadrat alfa, oczywiście jako rozszerzenie, czyli razy, ale to samo muszę zrobić na górze. Teraz w tym ułamku, w mianowniku muszę dołożyć sinus kwadrat alfa, ale to samo robię na górze. Na górze też w liczniku dokładam sinus kwadrat alfa. No i teraz przepiszmy już pomnożone, czyli 4 razy kosinus kwadrat alfa to jest 4 kosinus kwadrat alfa podzielone przez i tu mamy sinus kwadrat alfa kosinus kwadrat alfa. Możesz napisać tą kropeczkę jako mnożenie, nie musisz. Dodać, tu będzie 4 sinus kwadrat alfa podzielone przez kosinus kwadrat alfa sinus kwadrat alfa równa się 25. No to idziemy dalej. Po co był wspólny mianownik? No, żeby dać na jedną kreskę ułamkową. Czyli dajemy wspólną kreskę ułamkową. Ona jest tutaj, mianownik jest taki sam, tylko napisany w różnej kolejności, ale mnożenie jest przemienne, więc nie ma problemu. A u góry będę miała 4 kosinus kwadrat alfa plus 4 sinus kwadrat alfa. I to mi dać ma 25. No to lecimy dalej. U góry, co byśmy mogli zrobić? Otóż nie dodamy. 4 kosinus kwadrat alfa, nie dam rady dodać 4 sinus kwadrat alfa. Mogę wyciągnąć przed nawias czwórkę. Więc wyciągam czwórkę przed nawias i popatrz, co mi tutaj powstanie zaraz. Resztę przepisuję na razie. Tak, równa się 25. I zapewne zauważysz, że była taka tożsamość trygonometryczna, tak zwana jedynka trygonometryczna, że sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa jest zawsze 1. Czyli ja tutaj Ci tak klamerką zaznaczę i napiszę 1. Czyli jak teraz będzie wyglądało moje równanie? 4 razy 1. No to jest 4 nad sinus kwadrat alfa kosinus kwadrat alfa równa się. I teraz tutaj nie napiszę 25, tylko napiszę 25 pierwszych. Po prostu będzie to teraz wygodniej dla Ciebie, bo teraz ładnie pomnożymy na krzyż. I będziemy mieć to razy to, czyli 25 sinus kwadrat alfa kosinus kwadrat alfa równa się to razy to, czyli 4. Oczywiście dzielę przez 25, no bo żebym miała same niewiadome po jednej stronie i mam ułamek 4/25. I teraz popatrz, patrzę sobie, co ja miałam policzyć? A, miałam policzyć takie podobne wyrażenie, tylko bez kwadratów. No to co? No to spierwiastkuję. I teraz, jak ja spierwiastkuję, to będę miała sinus alfa, kosinus alfa równa się, to spierwiastkowałam, to też. Czyli jak spierwiastkuję czwórkę, to mam 2, spierwiastkuję 25, to mam 5. I teraz niektórzy tutaj piszą lub to samo wyrażenie, tylko na minusie.
Tylko jak zapiszemy tak, to musimy napisać i tak z przedmiotem. Dlatego, że jesteśmy w pierwszej ćwiartce. Więc jeżeli wiesz o tym, że jest kąt ostry, jest pierwsza ćwiartka, nie musisz wcale pisać tutaj lub rozwiązania tego ujemnego. Absolutnie. Bo ty wiesz, że sinus jest dodatni w pierwszej ćwiartce, kosinus jest dodatni w pierwszej ćwiartce, więc jak to pomnożymy, to też wyjdzie liczba dodatnia. U nas wyszło to 2/5. To właśnie mieliśmy policzyć. Wyznaczyliśmy sinus alfa razy kosinus alfa równa się 2/5. Zadanie numer 4. Czerwiec 2012, zadanie 28 za 2 punkty. I przeczytam. Uzasadnij, że jeżeli kąt alfa jest kątem ostrym, to sinus do potęgi czwartej alfa dodać kosinus do potęgi drugiej alfa równa się sinus do potęgi drugiej alfa plus kosinus do potęgi czwartej alfa. Jest to zadanie dowodowe, a pamiętaj, że zadania dowodowe rozwiązujemy zawsze w trzech etapach. Założenie, teza, dowód. Czasem zdarzają się tak proste zadania, które na przykład nie mają żadnego założenia, ale zawsze można sobie samodzielnie coś oznaczyć jakimś x-em, jakąś niewiadomą i skonstruować założenie. Aczkolwiek bywają takie bez. Zazwyczaj są zadania skonstruowane z trzech etapów. Założenie, teza, dowód. I przeczytajmy sobie jeszcze to raz i zastanówmy się, co jest naszym założeniem. Otóż założenie, przypominam, jest to, co jest podane w zadaniu. A podane w zadaniu jest to, że kąt alfa jest kątem ostrym. No to ja tak zapiszę. Kąt alfa jest ostry. Mogłabym oczywiście jako w przedziale od 0 stopni do 90 stopni, a napisałam tak słownie, niech będzie. Dalej, mamy udowodnić, że sinus do potęgi czwartej alfa dodać kosinus do potęgi drugiej alfa równa się sinus do potęgi drugiej alfa dodać kosinus do potęgi czwartej alfa. Tak, i tyle mamy udowodnić. Nie wygląda to na coś strasznie skomplikowanego, aczkolwiek będziemy się musieli zastanowić, jaką przyjmujemy metodę dowodu. Otóż tak się składa, specjalnie taki przykład wybrałam, żeby Ci pokazać, że to mamy udowodnić, to jest moja teza, ale ja mogę czasem, jeżeli mi to będzie odpowiadało, tezę sobie zmodyfikować lekko. Co to znaczy zmodyfikować tezę? To znaczy na przykład poprzenosić te same potęgi na jedną stronę, a i te same potęgi na drugą stronę. Jest to wygodne, nie musimy tego tak oczywiście robić. Jest szereg sposobów na zrobienie tego samego zadania. Aczkolwiek ja zaproponuję Ci taki, że lekko Ci tezę zmodyfikuję i to zapiszę kolorem, żebyś po prostu lepiej widział. Nie jest to konieczne, od razu mówię, możesz spróbować samodzielnie zrobić również bez żadnej modyfikacji tezy. Ja przeniosę, tak jak powiedziałam, potęgi czwarte na jedną stronę, potęgi drugie na drugą stronę, czyli lekko tą tezę zmodyfikuję, a to będę pisała jeszcze pod tezą, jeszcze nie w dowodzie. Czyli zostawiam tutaj sinus do potęgi czwartej alfa, a tego kosinusa przerzucam do potęgi czwartej alfa, równa się, tego sinus kwadrat alfa zostawiam, a tego przerzucam, czyli minus kosinus kwadrat alfa. Ja pierwsze co, gdybym zobaczyła taką tezę, to właśnie tak bym postąpiła, żebym sobie potęgi posegregowała. Chociaż, tak jak powiedziałam, nie jest to konieczne. Przechodzimy do dowodu. Będziemy robić tutaj dowód wprost, czyli polega on na tym, że wyjdę z jednej strony, poprzekształcam, dojdę do drugiej strony. Więc wychodzę sobie ze strony lewej, bo widzę, że potęgi czwarte, no coś będzie można z nimi zrobić, więc ja przepiszę lewą stronę. Pamiętaj, w dowodzie nie możesz mi tego przepisać. Masz tylko przepisać jedną stronę i masz tak ją przekształcać, zobaczymy czy długo, czy krótko, zobaczymy jak to będzie trwało w tym konkretnym zadaniu i ma Ci wyjść dopiero prawa strona. No to teraz tak, potęga czwarta, myślę, że pamiętasz, to jest nic innego, jakbym ja sinus kwadrat alfa podniosła jeszcze do kwadratu. Kosinus kwadrat alfa podniosła jeszcze do kwadratu, żeby mieć kosinus do czwartej alfa. Teraz po co to zrobiłam? Po to, że myślę, że kojarzysz, że był taki wzór skróconego mnożenia, ja podkreślę tutaj, może zapiszę na czerwono te potęgi drugie. Był taki wzór skróconego mnożenia, ja go zapiszę a kwadrat minus b kwadrat. Jeżeli nie pamiętasz, w tablicach matematycznych, wybranych wzorach matematycznych, ten wzór możesz znaleźć. To jest a minus b pomnożone jako razy a plus b.
No i ten wzór nam się tutaj sprzyda, czyli ja go będę w tym miejscu stosowała. I teraz popatrz, w jednym nawiasie napiszę sobie A minus B, czyli sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa, bo zauważ, że moim A jest właśnie sinus kwadrat alfa, a moim B jest właśnie kosinus kwadrat alfa. Zamykam nawias i w drugim nawiasie piszę to samo, tylko że z plusem w środku. Czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. A myślę, że już wiesz, że w tym drugim nawiasie otrzymaliśmy pięknie jedynkę trygonometryczną. Co za tym dalej idzie? Dalej idzie to za tym, że jak ja pomnożę tą jedynkę razy to, to mi się wartość tego wyrażenia nie zmieni. Czyli ja otrzymam sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. I teraz popatrz, a do czego ja miałam doprowadzić? No właśnie, mój drogi, miałam do tego doprowadzić. Czyli to się mówi na prawa strona. Na tym kończymy dowód. Co kończy dowód? Ten dowód, popatrz, zrobiliśmy bardzo, bardzo szybko. Być może szybko zrobiliśmy ze względu na to, że lekko zmodyfikowaliśmy tezę. Można zrobić inaczej, wtedy dowód może być troszkę dłuższy, ale też oczywiście skuteczny i też można dowodzić troszkę, zaczynając inaczej dowodzenie. Zadanie numer 5, czerwiec 2015, zadanie 7 za 1 punkt. Wartość wyrażenia, zaznaczę zadanie 5, wartość wyrażenia i przepiszę to wyrażenie, sinus 120 stopni minus kosinus 30 stopni jest równe. I tam mamy 4 odpowiedzi. Mamy wybrać oczywiście odpowiedź prawidłową. Zaraz to uczynimy. I te odpowiedzi może ja przepiszę, ponieważ te odpowiedzi nie są, mój drogi, takie sugestywne, że nie są konkretne wyniki, tylko są podane odpowiedzi ABCD w postaci właśnie funkcji trygonometrycznej sinus. Więc dlatego pokuszę się o przepisanie tych odpowiedzi, ponieważ samo wyliczenie to jeszcze nie będzie już podanie odpowiedzi ABCD, tylko trzeba się zastanowić, która z tych odpowiedzi ma taką samą wartość, jak to moje wyrażenie, które tutaj zapisałam. Dobrze, no to może idźmy od początku. Widzimy w tym wyrażeniu sinus 120 stopni. To ja może przypomnę, pamiętasz, jak to było? Sinus 120 stopni. 120 stopni jest to kąt rozwarty. I w przypadku, gdy mamy do czynienia z kątem rozwartym, mówiłam, że dobrze by było, żebyś sobie 120 stopni zapisał w postaci na przykład takiej. Od 180 stopni odejmiesz ile, żeby wyszło 120? Odejmiesz 60 stopni. I teraz zgodnie ze wzorami redukcyjnymi, zgodnie z tą lekcją dotyczącą wzorów redukcyjnych, otrzymujemy, że to jest w ogóle druga ćwiartka. W drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, więc nie mamy problemu ze zmianą znaku. Otrzymujemy po prostu sinusa, ja podkreślę, otrzymujemy sinusa 60 stopni. Tutaj nie przechodzimy na kofunkcję, nie zmieniamy znaku, więc piszemy sinus 60 stopni. A co oczywiście jest równe? Pierwiastek z trzech przez dwa. Dobrze, to nie koniec, bo widzimy, że w naszym wyrażeniu jest jeszcze kosinus 30 stopni. Ale tutaj już nic nie będziemy kombinować, tylko z tabelki, nie z tablicy, powtarzam, z tabelki wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30, 45 oraz 60 odczytujemy, ile wynosi kosinus 30 stopni. Tak się składa, że ten kosinus wynosi pierwiastek z trzech nad 2. Tyle samo, ile sinus 60. No i teraz ja mogę przepisać to wyrażenie, które mam do policzenia, przepiszę i podstawię. Czyli sinus 120 to jest pierwiastek z 3 nad 2, minus kosinus 30 to jest też pierwiastek z 3 nad 2, czyli to się po prostu równa 0. I teraz patrzymy sobie na odpowiedzi A, B, C, D. Dużo osób od razu odpowiedziałoby, że jest to odpowiedź C, dlatego że widzą 0, jest 0. Oczywiście, no, można skojarzyć w ten sposób, ale no, takie skojarzenie to jest tylko skojarzenie. To nie jest informacja cenna na temat właśnie wartości funkcji trygonometrycznej sinusa. Liczyliśmy wartości funkcji trygonometrycznych dla takich specjalnych kątów, dla kątów 90, na przykład 180. Możesz tak samo policzyć dla kąta 0 stopni, sinusa 0 stopni. I tak się składa, że możesz to policzyć, ale w tablicach tych wybranych wzorach maturalnych
tabelka, którą ja tutaj podawałam Tobie, jest dla kątów 30 stopni, 45, 60, ale w tej tabelce jest też umieszczony kąt 0 stopni i jest też umieszczony kąt 90 stopni. Dlatego jak otworzysz sobie tabelkę, to zaraz zauważysz, ja Ci pokażę, że w tej tabelce właśnie są też kąty, które właśnie powiedziałam. Jest w tej tabelce kąt 0 stopni i możesz odczytać, że sinus 0 stopni wynosi 0. Z tabelki! Nawet nie musisz mieć jakichś wielkich, mega informacji na ten temat. Wystarczy, że popatrzysz do tabelki. Oczywiście ci, co są na rozszerzeniu, wiedzą najlepiej takie rzeczy odczytują z wykresu funkcji trygonometrycznych, ale na poziom podstawowy wystarczy ci tabelka. I ta wartość wynosi 0, i ta wartość wynosi 0. Zatem odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 6, maj 2015, zadanie 13 za 1 punkt. Drabina o długości 4 metry oparta o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 metra od tego muru. Kąt alfa, pod jakim umieszczono drabinę, spełnia warunek. I tu mamy 4 odpowiedzi A, B, C, D. Wybierając to zadanie dla Ciebie, chciałam pokazać Ci po raz kolejny, jak ważne jest zastosowanie trygonometrii w życiu codziennym. Z taką drabiną każdy z nas się spotkał, każdy z nas pewnie kiedyś widział, bądź sam samodzielnie opierał drabinę o mur. Ja zrobiłam tutaj podstawę, narysowałam mur i ta drabina, popatrz, na czerwoną ją zaznaczyłam. Bo to jest dosyć logiczny rysunek, myślę, że jesteś w stanie samodzielnie taki rysunek sobie narysować. I teraz kąt alfa, pytają mnie o ten kąt alfa, pod jakim ułożono tą drabinę, bo wiesz, że kąt, pod jakim ułożono drabinę, może być tym kątem takim większym, może być bardziej ostry, jeszcze bardziej ostry, czyli jeszcze mniejszy, a może być większy, w zależności jak oprę tą drabinę, taki może być ten kąt nachylenia. Dobrze, wypiszę może co jest dalej. Wysokość drabiny to 4 metry i jeszcze jest informacja, że umieszczono tą drabinę w odległości 1,3 metra od podstawy, od muru, prawda? Dobrze, to w takim wypadku zaznaczmy na rysunku. Otóż długość drabiny to zaznaczymy tu jako 4 i ta odległość tej drabiny, tej podstawy drabiny od muru to jest 1,3. Zastanówmy się, jaką funkcję trygonometryczną by tu użyć, bo oczywiście ewidentnie widać, że jeżeli pytają o kąt alfa, to bardzo często chcą, żebyś zastosował jakąś funkcję trygonometryczną. Otóż, co najlepiej nam zastosować? Kosinusa kąta alfa. Więc ja zapiszę. Kosinus alfa, przypominam Ci, to był stosunek tego boku, który leży przy kącie, czyli 1,3, do tego najdłuższego boku przeciwprostokątnej 4. No i teraz to zadanie, żeby zrobić dalej, musimy, mój drogi, wziąć kalkulator i na kalkulatorze sobie podzielić 1,3 dzielone przez 4 i podamy sobie tutaj wynik, czyli że kosinus alfa to się równa 0,325. No, tak nam pięknie wyszło, 0,325. Teraz oczywiście biorę tablice matematyczne, przypominam Ci, to żółte tablice biorę i z tych tablic będę odczytywała przybliżoną wartość tego kąta alfa i później dopiero odpowiemy sobie na pytanie, zaznaczymy prawidłową odpowiedź. Czyli kosinus alfa to jest 0,325. Szukam w tej kolumnie, gdzie jest kosinus, jest to druga kolumna tu i druga kolumna tu, szukam takiej liczby, która będzie najbliżej 0,325. Ja ją tutaj z boku zapiszę. 0,325. No, znaleźliśmy 0, ja zapiszę 325 i jeszcze jest szóstka, tak? 0,3256. Ta wielkość jest oczywiście najbliższa ze wszystkich, które są dostępne w tablicach. I teraz uwaga, bardzo dużo młodzieży popełnia ten jeden zasadniczy błąd. O ile znajdzie tą wartość 0,3256, to odczytuje mi po kącie alfa. Ja pytam, dlaczego po kącie alfa? Oni mówią, dlatego, że tu jest kąt alfa. Otóż nie. Pamiętaj, w tablicach przy kosinusie masz kąt beta, czyli musisz z tej ostatniej rubryki odczytać kąt. Czyli jeszcze raz, 0,325, szukamy najbliżej sobie i tak,
Po jednej stronie masz 19 stopni, a po drugiej masz 71. I ty pamiętaj, że musisz odczytać ten kąt z tej ostatniej kolumny. Czyli kąt alfa to jest w przybliżeniu 71 stopni. Taki dosyć duży kąt, oczywiście ostry. I teraz patrzymy sobie na cztery odpowiedzi. Ja zaznaczę tylko, przepiszę tą odpowiedź prawidłową, czyli przepiszę, że nasz kąt alfa wyszedł nam z przedziału od 60 stopni do 90 stopni. Czyż nieprawda? Wszystkie te odpowiedzi ABCD to są odpowiedzi, które się wykluczają wzajemnie. Czyli nie może tak być, że będzie odpowiedź A i odpowiedź B. To już wiemy, jak zbudowane są arkusze maturalne. Natomiast odpowiedź tutaj... mamy odpowiedź tą D, gdzie jest taka informacja, że kąt alfa mieści się w przedziale od 60 stopni do 90 stopni, czyli nasz właśnie 71 stopni jest tutaj gdzieś w środku. Dlatego zaznaczamy odpowiedź prawidłową D. Zadanie numer 7, sierpień 2016, zadanie 16 za 1 punkt. Wartość wyrażenia, które przepiszę tutaj dla Ciebie, takie wyrażenie. Tangens 60 stopni. Dodać tangens 45 stopni. I to wszystko w nawiasie do kwadratu odjąć sinus 60 stopni. I pytają nas, ile wynosi wartość takiego wyrażenia. Są oczywiście cztery odpowiedzi. Wybierzemy którąś z tych odpowiedzi, ale najpierw sobie to obliczymy. Czyli, żeby to obliczyć, ja może tu pod spodem jeszcze raz to przepiszę, żeby to było takie bardziej czytelne, jak będziemy liczyć, bo dla mnie zapisy też są rzeczą ważną, aczkolwiek jest to część testowa, więc możemy szybko, szybko policzyć. No więc, wybrałam to zadanie jako zadanie numer 7, żeby Ci pokazać, że ta tabelka, którą się uczyłam, tabelka jest niezbędna, żeby zdać maturę. Oczywiście ta tabelka jest w tablicach, w tych wybranych wzorach matematycznych, ale no pasuje, żebyś przynajmniej się orientował, nie? Żebyś wiedział, gdzie znaleźć i jak z niej skorzystać. Otóż, tangens 60 stopni to jest pierwiastek z trzech. Albo umiesz, tak jak ja, albo odczytujesz z tablic. Dodać. Tangens 45 stopni jest 1. Podnosimy do kwadratu. Odjąć. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek z trzech nad 2. I teraz. No nie myśl sobie, że to jest koniec, bo musimy to teraz do końca wyliczyć. Tutaj będzie wzór skróconego mnożenia, zatem ja przypomnę, tutaj będziemy stosować, będziemy to rozwijać wzorem skróconego mnożenia. Zapiszę ten wzór, ponieważ wolę, żebyś ten wzór widział cały czas przed sobą, jak będę go stosował. A plus b do kwadratu równa się a do kwadratu plus 2ab plus b kwadrat. Zatem próbujemy. Pierwszy wyraz do kwadratu, czyli będzie pierwiastek z trzech do kwadratu. Dodać dwa razy. Pierwiastek z trzech razy 1. Dodać 1 do kwadratu. Rozwinęłam Ci tak powolutku. Jak umiesz szybciej, robisz szybciej. Minus pierwiastek z trzech nad 2. To się równa. No i teraz liczymy. Pierwiastek z trzech do kwadratu to jest oczywiście 3. Dodać, a takie mnożenie jest piękne do wykonania, szybkie. 2 razy pierwiastek z trzech razy 1 to są 2 pierwiastki z trzech. I dodać 1 do kwadratu to jest 1 minus pierwiastek z 3 nad 2. To się równa. Teraz dodajemy wyrazy podobne, czyli to jest podobne z tym i to jest też podobne z tym, bo są te same pierwiastki. A więc 3 dodać 1 to jest 4. Dodać i teraz tutaj mamy 2 pierwiastki z 3. Chcemy mieć wspólny mianownik, czyli ja tutaj napiszę nad 2 i muszę odpowiednio rozszerzyć. Czyli żeby mi wyszło 2 pierwiastki z 3, muszę tutaj napisać 4 pierwiastki z 3. Bo jak 4 pierwiastki z 3 podzielę przez 2, to wychodzą 2 pierwiastki z 3. I odjąć pierwiastek z 3 nad 2. Jeszcze nie wykonałam tego działania, bo teraz mi już będzie stosunkowo łatwo. 4 pierwiastki z 3, odjąć 1 pierwiastek z 3. To są 3 pierwiastki z 3. No i oczywiście przepisujemy nad 2. I taka jest odpowiedź. Popatrzmy, która odpowiedź była prawidłowa. Były cztery odpowiedzi. Odpowiedź D jest odpowiedzią dokładnie taką samą, jaką tutaj my zapisaliśmy. 4. Dodać 3 pierwiastki z 3 nad 2. Mój drogi, to wszystko, co dla Ciebie przygotowałam w kursie o nazwie trygonometria, czyli przygotowanie do matury podstawowej z trygonometrii. Mam nadzieję, że teraz
po przerobieniu tych wszystkich lekcji ze mną, każda jest osobna, jeżeli potrzeba, pooglądaj kilka razy tą samą lekcję, która sprawia Ci problem. Bardzo Cię o to proszę. I po przerobieniu tych zadań ze mną, które wspólnie robiliśmy, możesz przystąpić do rozwiązywania teraz już innych zadań. I proszę Cię, staraj się wzorować na tych zadaniach, które dla Ciebie przygotowałam, bo starałam się je wybrać tak, abyś mógł czuć się przygotowany do podejścia do matury na poziomie podstawowym właśnie z tego tematu, z tego działu. Działu, który czasem młodzież odstrasza, z działu trygonometrii. Bardzo Ci dziękuję za wspólną współpracę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam Cię na inne kursy u mnie.